No, dzień dobry. Słuchajcie, mam takie emocje, że aż chce mi się płakać. Zrobiliśmy to, dotrwaliśmy, przeżyliśmy jesień i zimę, dzisiaj mamy wiosnę i można to świętować. Będziemy mieli słońce, będziemy mieli podfruwajki, będziemy mieli fantastyczne kolorowe ubrania, w sensie ja, ale wszyscy będziemy mieli słońce, energię, witaminę D. Nie mogę w to uwierzyć. Im jestem starsza, tym bardziej doceniam wiosnę i lato i tym bardziej nie mogę znieść zimy. I powiem Wam szczerze, że nienawidzę tej szafy, nienawidzę jej. Po prostu tak strasznie mam do niej po prostu niechęć, że gdyby zima trwała jeszcze z miesiąc, kilka tygodni nawet, to ja bym poszła na wielkie zakupy. I przyznaję, bez bicia, ale z bólem serca, że kupiłabym wszystko nowe. Ja już po prostu nie mogłam zdzierżyć, nie mogłam wytrzymać z tymi rzeczami. Kiedy byliśmy na wyjeździe, wzięłam swoje ulubione rzeczy, a i tak nie mogłam po prostu znieść, jak wyglądam, w czym chodzę i absolutnie nie. Natomiast jest we mnie rozsądek. Nie poszłam na te zakupy, bo wiedziałam, jaką ekscytację miałam, kiedy była jesień. Kiedy nadeszła tylko jesień, moja ekscytacja to był poziom max. Cieszyłam się, że zmieniam letnią szafę na jesienną i że właśnie wszystko jest takie jakby nowe, takie fantastyczne, że to są takie moje ulubione ubrania. Więc był ten rozsądek, udało mi się, nie kupiłam nic na przestrzeni lutego i marca, także chwała za to. Natomiast wiem, że dzisiaj będzie radykalnie. Dzisiaj musi być bardzo, bardzo radykalnie pod względem chowania rzeczy na następną jesień, bo muszę na jesień mieć nowe. Nowe na zasadzie schowane stare, ale z wrażeniem, jakby to było nowe. I muszę pamiętać o tym, pamiętaj Karolino z jesieni. Robisz następne porządki na dwa etapy, czyli wyjmuję jesienne, ale potem wyjmuję też zimowe osobno, bo jeżeli ja przez całą jesień i zimę będę w tym samym, to ja znowu popadnę w nienawiść do swojej szafy. Także pamiętaj, robisz porządki na dwa razy, nie wyjmujesz wszystkich nowości jesiennych naraz. Także bierzcie ze mnie przykład, bo to naprawdę ostatnie dwa miesiące były tragedią. Tragedią! No. Także musiałam się oczyścić z tego syfu, który jest ze mną, po prostu wieszam te rzeczy i mam takie ohyda! To jest taka ohyda, nienawidzę tych rzeczy, a wiem, że je kocham. Także dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie ohydnej jesieni i zimy, a w następnym filmie zrobimy sobie już zmianę, porządki w szafie na wiosnę, czego nie mogę się absolutnie doczekać, także lecimy z koksem. Zaczniemy od rzeczy wierzchnych. Jest to torba. Torba jest z kosaty, fantastycznie brązowa. Zimą nosiłam ją na pasku. No bo wiecie, zimno w ręce i tak dalej, natomiast całą jesień odpinałam sobie ten fantastyczny paseczek i nosiłam ją w ręce i to było doskonałe, bo ona była taką małą torebunią i powiem Wam, że ona jest fantastyczna, jest malutka, ma przepiękny kolor, fantastyczny fason i przez to, że jest otwierana na górze, to ja mieściłam tu wszystko. Mieściły mi się tutaj zakupy z Żabki, woda, sok, coś tam, no bo wiecie, mogłam sobie to poukładać. Mam tutaj swój portfel, który też się mieścił, wielki krem do rąk, który oczywiście jest podstawą zimy i jesieni, telefon, inne rzeczy, wszystko, absolutnie wszystko mi się tu mieściło. Nie miałam ani jednej sytuacji, w której by mi się coś tutaj nie zmieściło, nawet grube rękawiczki, skarpety czy cokolwiek, no po prostu sztos. Polecam Wam tę torebkę, bo jest naprawdę idealna, natomiast ja mogłabym w sumie ją nosić latem, bo jest piękna i tak dalej, ale wiem, że mam swoją drugą, którą znalazłam właśnie w tamtym roku, taką różową i myślę, że z nią właśnie spędzę lato i wiosnę, tak żeby właśnie na zimę i na jesień mieć jakąkolwiek radość. Po prostu wyjmując tą torbę, będę miała radość z nowej, starej rzeczy, także z bólem serca, ale też z ekscytacją chowam ją na te najbliższe, najcieplejsze
miesiące. Z dodatków był jeden komplet, to komplet z Natuli, sprawiał mi mega radość, trzykolorowy szalik oraz czapka. To jest oczywiście wełna merino w 100% i ona jest taka zaskakująca. To znaczy spodziewałam się, że ten kolor będzie nieco inny, ale to nie jest najważniejsze. Spodziewałam się, że ta czapka i szalik będą takie mięciutkie, mięsiste, takie do przytulania, a to jest zaskakujące, bo to jest takie troszkę, powiedziałabym, szorstko twarde, ale to nie jest jakaś szorstkość, która drapie. Natomiast to się wydaje, jakby w ogóle miało nie dawać ciepła, a daje ciepła mnóstwo. Natomiast wcześniej miałam taki poliestrowy szal i on był też nieco grubszy, w sensie szerszy. Ja często na przykład chodząc do kina, czy gdzieś, gdzie po prostu miałam krótki rękaw albo coś, mogłam się tym tak opatulić i było mi ciepło. W tym roku natomiast nie mogłam tego zrobić, bo no nie było to ani szerokie, ani jakoś tam przyjemne, natomiast na dworze w końcu zupełnie nie marzłam. To też jest moja druga czapka wełniana, więc ja już wiem, jakie ona daje efekty, że włosy nie śmierdzą, nie są takie oklapnięte, no po prostu coś cudownego. Głowa się w tym nie grzeje, tylko ociepla, także cieszę się z tego zestawu i oczywiście wracam do niego za rok. Cudowna sprawa. Z kurtek oczywiście ta kurtka, puchówka oraz ta pikowana, to są dwie części, czyli jest kamizeleczka oraz kurtka. Kamizelka jest z Reserved, kurtka puchowa jest z Levisa i ona jest tak turbo brudna. Muszę dać ją do pralni, ale bardzo się boję, bo już wolę chodzić w brudnej kurtce niż nie chodzić w niej wcale. No a właśnie boję się pralni, że mi to zniszczą. Natomiast jeżeli macie jakąś w Trójmieście zaufaną pralnię albo w Elblągu, to dawajcie znać, bo ja z chęcią skorzystam. To był zestaw idealny. Było mi tak ciepło dzięki tej wspaniałej, pikowanej kamizelce, która była niesamowicie długa i dzięki zestawowi z wełny sprawdzało mi się to idealnie i było mi ciepło. Ja całe życie marzłam, a teraz po prostu czadzik z zimą. Myślałam w ogóle, kupując tę puchówkę, znaczy tę pikowaną kamizelkę, że może uda mi się ją jeszcze, wiecie, nosić na przykład, nie wiem, latem, jesienią, wiosną czy coś takiego, ale nie, jakby daję sobie spokój właśnie, bo potrzebuję nowych rzeczy na jesień, nie potrzebuję zostawiać rzeczy na wiosnę, żeby, wiecie, mieć efekt wow. Także kamizelka idzie do szafy, a to musi iść do pralni, ale proszę, pomóżcie mi znaleźć pralnię idealną. Mam również dwie pozostałe kurtki. Ta kurtka ma jakieś, no nie wiem, prawie 10 lat. Ta kurtka jest po tacie Piotra, natomiast ona jest trochę krótka i ja zimą jej nie nosiłam. Natomiast teraz to jest mój naturalny wybór. Te ostatnie ciepłe dni to jest ta kurtka, więc ja ją zostawiam jeszcze na wiosnę, taką zimną, wierzcie, te ostatnie dni. Natomiast tę kurtkę nosiłam kilka razy do teatrów, właśnie na jakąś wigilię, na jakieś takie uroczyste, gdzie miałam sukienkę. Sprawdza się super, no wiecie, mam go już tyle lat, więc go nie będę wyrzucać. Natomiast gdybym go nie miała, no to też po prostu byłabym w puchówce i też by się nic nie działo. Natomiast no, kiedyś nosiłam go całą zimę, teraz noszę tylko na okazję. Leci do szafy zimowej. Buty teoretycznie miałam dwie pary, czyli te stare oraz te nowe. Te są jakieś z Zalando, te są z CCC Badura. No i one są absolutnie przepiękne. Wiecie, do stylówek no po prostu dodają plus 1000. Natomiast są bardzo ciężkie, bardzo twarde. No i noga się w nich bardzo męczy. Te natomiast mam od 1000 lat i on w ogóle się nic z nimi nie dzieje, ale bardzo mi wykrzywiają palce. W sensie, że nie bolą mnie palce, nie obcierają mnie palce, ale jak zdejmuję buty, to czuję jakiś taki dziwny ucisk. Więc dobrze, że je zostawiłam na ten rok, bo dzięki temu, gdy miałam zupełnie obtarte buty, nogi od tych, to mogłam założyć te. Natomiast teraz idą w odstawkę. Ja już je wywalam, one były ze mną ponad 10 lat. Natomiast, no wiecie, jeżeli boli mnie aż tak noga, no to nie mogę sobie na to pozwalać. Dodatkowo, moje czerwone buty, które mam od X lat, które miałam teraz w górach, sprawdziły mi się doskonale, było mi w nich tak wygodnie,
wygodnie, że jeżeli te buty zielone będą mnie obcierać, to po prostu nie będę zakładać tych, których już nie będzie, tylko te czerwone. Nie będę na pewno też żadnych nowych butów dokupować, bo jeżeli nawet, nie wiem, sprzedałabym te zielone czy cokolwiek, to wydaje mi się, że wystarczą mi te czarne, te czerwone, bo jeżeli będą jakieś uroczystości, to po prostu mogę założyć moje czarne w kwiatki, bo zazwyczaj na jakieś uroczystości jeździmy samochodem. Także żegnam się z tymi, służyły mi, ale nawet teraz czuję taki dziwny, to nie jest ból, tylko czuję po prostu nogi. Czuję, że one są bardzo takie zmęczone i czuję, że one są zmęczone właśnie od tych butów. Dziwnie wyrzucać dobre buty, które są po prostu absolutnie niezniszczone. Nie wiem, jak to się stało, bo ja buty niszczę od razu. Cieszę się, że ich nie wyrzuciłam na początku sezonu, ale muszę to zrobić teraz. Najwyżej będę miała większą motywację, żeby znaleźć nowe, ale z racji tego, że mam czerwone, to myślę, że motywacji nie będzie żadnej. Także lecą do śmietnika. Do śmietnika, bo one już są na tyle stare, że chyba nie będę ich dawała do tego kosza. Z drugiej strony one są dobre. Dobra, dam je do kosza. Ludzie, którzy znajdą je w koszu, niech sobie zdecydują, czy one są do wyrzucenia, czy do wykorzystania. No i hit tej zimy, wełniany, fantastyczny sweter. Moje spełnienie marzeń. Golf. Mega ciepły, mega utulający, po prostu coś, czego brakowało w mojej szafie i cieszę się, że w końcu się w niej znalazło. Dzięki niemu również było mi niesamowicie ciepło w ciągu tego roku i to też jest wełna, więc ja w ogóle tego ani razu nie prałam, a nosiłam to prawie codziennie. Jeżeli na przykład przysiąknęło mi jakimś zapachem, jakimś tłuszczem z restauracji, to po prostu na noc zostawiałam sobie go na balkonie i rano po prostu pięknie pachniał, więc to jest jakiś w ogóle czat. Jak ja czasami słyszałam, że ktoś po prostu wietrzy ciuchy, zamiast ich prać, to miałam takie brawo. Natomiast no z wełnianymi swetrami rzeczywiście ja zawsze mam pod to jeszcze jakąś bluzkę na krótki rękaw, więc bluzkę piorę. Natomiast to no naprawdę wystarczyło, że wietrzyłam. Teraz oczywiście na koniec sezonu wydaje mi się, że powinnam go wyprać. No tak wiecie, dla zasady, ale to tylko dla zasady, ale trochę się boję. Boję się, że coś zrobię, że nie wiem, nie będzie na przykład taki mięciutki, albo go skurczę, albo coś, natomiast to jest hit mojej całej zimy i mega Wam go polecam. Przechodzimy teraz do szafy, znienawidzonej przeze mnie szafy i... Gdybym ja była nierozsądna, gdybym była głupia, to ja bym teraz tę całą szafę wypieprzyła. Całą bym sprzedała i poszłabym na zakupy, no albo po prostu wymieniłabym na tą szafę wiosenną. Natomiast ja wiem, że za nimi zatęsknię. Ja wiem, że mi będzie do nich po prostu fantastycznie wracać, natomiast to nie jest ten moment. Także co? Podsumowanie. Dwa body, słuchajcie, body zostają, to jest Unseen, są wspaniałe i ja myślałam, że będę w nich często chodzić również zimą i jesienią. Natomiast body na zimę i jesień, kiedy trzeba rozpinać, kiedy też nie ma takiego efektu, no bo zawsze jest jakiś sweter na to, nie ma sensu. Natomiast te body z wyciętymi pachami i bardzo takie pod szyję, świetnie mi się sprawdzało w grudniu, więc na pewno do niego wrócę, bo poza tym, że trzeba rozpinać i to jest bez sensu, to jednak ta góra fajnie się sprawdzała, więc to wróci na jesień i zimę. Natomiast ten będę używać tylko wiosną i latem. Te dwie rzeczy zostają, nie były przeze mnie wykorzystywane. Natomiast to też są rzeczy, dzięki którym nie noszę staników, bo są obcisłe, też fajnie trzymają mi biust, więc już się nie mogę doczekać, aż będą takie rzeczywiście w pełni teraz wykorzystywane. Następnie są dwa golfy. To są takie golfy, które ja noszę czasami i tyle. Natomiast jeżeli dzisiaj jest czystka, to ja na pewno tych dwóch rzeczy nie będę nosić wiosną i latem, więc one idą i właśnie wrócę do nich na jesień. Następnie jest taka bluzka oraz taka bluzka. Ta bluzka to jest taka moja działkowa bluzka, to już jest najgorsza rzecz ze wszystkich chyba w mojej szafie. Ona jest z lumpeksu sprzed naprawdę wielu, wielu lat, ale właśnie teraz będę ją nosić, natomiast zimą nie założyłam jej ani razu, więc też muszę pamiętać, żeby na zimę po prostu nie zagrać
cała mi miejsca w szafie. Natomiast ta to jest dla mnie taka podkoszulka. Nie podoba mi się za bardzo, jak w niej wyglądam, bo ona ma takie dziwne cięcia. To jest Medicine z polską grafiką i on też idzie, ta bluzka też idzie do szafy zimowej i jesiennej, bo to jest po prostu taka grubsza dla mnie podkoszulka. Trzy bluzki z Medicine, Pulp Fiction, chcąc, nie chcąc, oraz Traćmy razem czas. Słuchajcie, mam problem z tą bluzką Traćmy razem czas, bo ja ją kocham, nosiłam ją całe lato, całą jesień, całą wiosnę, całe lato, całą jesień, natomiast od kiedy zaczęłam robić podcast, to bardzo się boję, że ja ją zniszczę, a przecież ja noszę rzeczy i one są ze mną długo, więc jakim cudem ja miałabym ją zniszczyć, ale jeżeli patrzę do szafy i szukam jakiejś rzeczy, to zawsze mówię, nie, te zostawię na podcast. I okazało się, że przez ostatni czas zakładam ją tylko na podcast. No a to nie jest zbyt mądry pomysł, żeby bluzkę nosić tylko do filmu, do podcastu, więc na pewno teraz wiosna i lato będę nią nosić, a na jesień i zimę rzeczywiście będę wiedzieć, że ona jest tylko do podcastów, no bo jeżeli mam jakiś sweter, no to mogę założyć coś gorszego, co na przykład się szybciej zniszczy, chcąc nie chcąc, oraz Pulp Fiction są rzeczami idealnymi właśnie na wiosnę, zimę, one w ogóle są uniwersalne, natomiast na wiosnę i jesień, na wiosnę i lato lubię je zdecydowanie bardziej i częściej noszę. Dwie nowe rzeczy, które do mnie doszły właśnie w tym czasie jesienno-zimowym, to jest bluzka Honko i słuchajcie, ona jest na tyle potężna i też jest dosyć gruba, że ja z miłą chęcią wrócę do niej na jesień, właśnie żeby mieć jakieś takie perełeczki i wtedy na pewno jak ją zobaczę, to po prostu przechodzę w niej 2 tygodnie, więc 2 tygodnie będą z głowy z wymyślaniem stylizacji, ona mi się na pewno nie znudzi, więc to jest rozsądne, mimo że teraz też bym mogła ją nosić, ale absolutnie nie. I zobaczcie, to jest takie, o, co za hipokrytka, kiedyś chciałam szafę na całe lato, na cały rok. I tak, ale ja sobie w życiu testuję różne rzeczy. Na przykład ostatnio testowałam, czy rzeczywiście szafa na cały rok jest ekstra, że można przez cały rok wykorzystywać te same rzeczy. Uznałam, że nie, bo za mała ilość rzeczy jest, żeby nie mieć nudy. Ja potrzebuję tej ekscytacji i jeżeli mogę ją osiągnąć bez kupowania nowych ciuchów, tylko po prostu chowając na sezon daną rzecz, no to teraz wolę tak. Jeżeli za jakiś czas pomyślę inaczej, to znowu tak zrobię, więc możecie mnie nazywać jak chcecie, ale ja sobie testuję w życiu różne rzeczy. I druga ekscytująca rzecz, to jest rzecz, którą mogliście widzieć w filmie, w foodbooku. To jest nowa rzecz od Marty, Yellow Meadow, nowe wiosenne printy. Bardzo mi się podoba, jest bardzo energetyczna. To jest właśnie wiosenna rzecz, więc już ją miałam trochę zimą. Natomiast teraz wiosną będę w niej szaleć. Tej bluzki nie miałam chyba ani razu. Ma piękny kolor, ale jakoś jej nie lubię, natomiast na pewno nie będę jej nosić na wiosnę i na lato, więc chowam ją i za rok będę nosić do różnych swetrów, po prostu pod spód. Mnóstwo białych bluzek, słuchajcie, białe bluzki. To jest coś, czego nie noszę za bardzo zimą, bo właśnie pod spód wolę założyć coś czarnego, żeby szybko to uprać, a białe musiałabym zbierać, zbierać i zbierać. No oczywiście zdarzyło się kilka razy, że je założyłam, ale było to naprawdę sporadycznie i starałam się ich nie zakładać, bo jednak wolę białe rzeczy, białe t-shirty nosić latem. Tu jest fantastyczna bluzka Unseen, jeżeli już szukacie jakiegoś świetnego t-shirtu, to zdecydowanie ten jest świetnie uszyty, oraz trzy bluzki Mellow Fiva, nieistniejącej już marki, dwie takie same i jedna z pupką, więc teraz będzie ich czas. Dwie bluzki z t-shirta, jedna moja, druga Piotra. To są bluzki, w których ja nie czuję się ładna, nie czuję, że one fajnie na mnie wyglądają i moja twarz w nich dobrze rezonuje, natomiast uwielbiam to, jakie one są mięciutkie, jakie są wygodne. To są ciuchy, które mnie po prostu przytulają i bardzo się z nich cieszę. Uwielbiam je nosić, mimo że nie lubię, jak w nich wyglądam. I te bluzki po prostu dla takiej przyjemności zostawiam na jesień, żeby rzeczywiście się nimi na nowo zachwycić i tym, jakie są właśnie takie... One są cudowne w dotyku, cudowne. Dalej dwa kardigany, nie nosiłam ich prawie wcale. Ten jeszcze kilka razy założyłam, natomiast ten
Chyba ani razu. A kiedyś nosiłam go cały czas. Jakoś nie za dobrze się w nim teraz czuję. Odkładam go na jesień, ale nie wiem, czy będę go nosić. Może właśnie to będzie ta pierwsza jesień i to będzie pierwsza jesień, czyli ta pierwsza czystka, bo potem na zimę absolutnie w nich nie chodzę, bo wtedy zakładam pod spód jakąś taką bluzkę, topik i tu mam rozgogolone i jest mi zimno po prostu. Więc to będzie taki rzut na jesień i tylko na jesień, a tak, no i tyle. Więc teraz je odkładam, bo mimo, że ich nie nosiłam, to nie mogę na to patrzeć. Chcę nowego. Tu jest taki sweterek. On jest takim sweterkiem od biedy i on ma takie duże wycięcie i on też będzie na tą wczesną jesień. Niech będzie coś nowego. Następnie jest sweterek po mojej babci. Przepiękny. Wiem, że też wy go uwielbiacie, bo po prostu często piszecie, że świetny ten sweter po babci, świetny, świetny. I ja go sobie zostawię, bo zimą nosiłam go kilka razy, natomiast on jest taki leciutki, więc on idealnie sprawdzi się teraz na wiosnę. Bluza, noszę sztukę. Słuchajcie, nie lubię jej. Jakoś mi się nie podoba, jak w niej wyglądam, więc teraz ją odkładam na wiosnę i lato i wrócę do niej na jesień. Może wtedy ekscytacja wróci i będzie mi miło. Następnie jest vlogmasowa bluza. Ona jest twarda przez to, że materiał jest biały i na sitodruku po prostu jest namalowany grubą ilością farby ten czerwony wzór. I ja sobie myślałam, a może będę ją nosić latem, a może będę ją nosić wiosną, ale wiemy jak jest. Zostawiam ją, bo wolę ekscytować się nią wiosną, jesienią i zimą, niż przez cały rok tak nosić czasami i potem się po prostu nią nigdy nie cieszyć. Także zostawiam, może nawet, myślę, że tak będzie, że to będzie bluza na drugi etap porządków jesienno-zimowych, że po prostu odkopię ją na pierwszy dzień vlogmasa. Możemy się tak umówić, możecie mnie z tego rozliczać. Następnie jest bluza z Levisa. Bluza z Levisa, słuchajcie, zupełnie nie była przeze mnie noszona zimą, ze względu na to, że ona ma kaptur, a ja mam tą puchówkę, ten wielki szal, to wszystko, że mi to przeszkadza, więc teraz będzie idealny czas na nią i to będzie bluza również na jesień, natomiast zupełnie nie na zimę. To są dwie rzeczy, które są z Medicine i ze Stradivariusa, które w tamtym roku po prostu nosiłam cały rok bez przerwy i nawet jeszcze nieco wcześniej. Natomiast teraz nie nosiłam ich prawie wcale i trochę, na przykład to zupełnie nie jest na zimę, bo znowu jest takie rozgołocenie. Natomiast te nie wiem, czemu nie nosiłam aż tak często, jak powinnam. Natomiast trochę mnie kusi, żeby właśnie wrzucić to na jesień, no ale też muszę mieć jakieś ciepłe rzeczy, więc rozsądek mi mówi zostaw, więc na razie zostawiam, może latem je schowam, no ale latem też trzeba mieć jakąś bluzę, więc myślę, że to może schowam po prostu latem na jesień, a to zostawię na razie, natomiast zostawiam dwie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Następnie jest sweter, ten sweter jest bardzo cienki, on też jest trochę za długi i tak dziwnie się w nim czuję, ja lubię mieć rzecz wsadzoną w spodnie, tego swetra jest natomiast za dużo, więc tak ciężko. On jest z lumpeksu sprzed wielu, wielu lat. Miałam od niego przerwę, oddałam go mojej mamie, moja mama go nie nosiła, nagle chciała go wyrzucić, więc ja mówię, dobra, będę go nosić i w tamtym roku nosiłam go non-stop. W tym roku jakoś nie mogłam go ograć, natomiast on zostaje na jesień. Będę do niego wracać, teraz jest już na niego za ciepło. Teraz dwie rzeczy, to jest noszę sztukę, to jest Zalando, to jest doskonałe, uwielbiam to do spódnic, do sukienki zielonej, to gra cały rok, jest doskonałe, noszę bardzo, bardzo często. Tego natomiast nie lubię za bardzo. Jakoś w tym roku mi się tak pozmieniało i te noszę sztukę jakoś do mnie nie przemawiają. Natomiast zostawiam sobie na jesień, a teraz w tym nie chcę chodzić, bo nawet nie będę chodzić, bo po prostu tego aktualnie nie lubię strasznie. Koszule, dwie koszule po mojej mamie. Wydaje mi się, że je zostawię. Próbowałam je w tym roku nosić na jesień i zimę, ale było mi trochę zimno, nie miałam jak tego ograć. W ogóle czuję, że tej zimy brakowało mi rozpinanego swetra, żeby właśnie pokazać fajną bluzkę pod spodem, ale no, żeby mieć coś ciepłego. Natomiast kiedy próbowałam coś znaleźć w sklepach, to było to takie,
jakieś w ogóle nie w moim stylu, jakieś takie babcine, albo właśnie takiej zupełnie innej dziewczyny niż ja. Chciałabym też, żeby to było coś takiego krótkiego, no bo dwa rozpinane długie mam i zupełnie ich nie noszę, ale jakoś czuję, że tego potrzebuję, a czuję, że to nie jest mój styl, więc to jest takie zaskakujące, nie wiem jak to rozwiązać, natomiast no coś muszę pokombinować za rok, chyba że za rok nie będę po prostu miała takiej potrzeby, natomiast na razie potrzebę mam na to ogromną, ale na szczęście jest wiosna i nie muszę się tym przejmować. 4 koszule z Natuli. Boże, jak one fantastycznie wyglądają. Co to są za fantastyczne kolory? Te koszule nosiłam często, ale nie aż tak często, jak będę je nosić na pewno teraz, no bo po prostu też właśnie nie miałam żadnego sweterka na to i było mi czasami po prostu zimno, jeżeli mieliśmy gdzieś wyjść. Pamiętam, że przy zimowych porządkach mówiłam Wam, że jeżeli nie założę ich ani razu, to będę je sprzedawać, ale nie będę. Po prostu zmieniam reguły gry, zostawiam je jeszcze na teraz, bo może na wiosnę będę chciała je nosić bardziej, jeżeli na wiosnę ich nie założę ani razu, to zostawię jeszcze na lato. Jeżeli latem ich nie założę ani razu, to wtedy na wiosnę, na jesień te dwie pójdą w świat, te na pewno zostaną, na razie zostają 4. Teraz eleganckie rzeczy, słuchajcie, ta marynarka, nie wiem, nie lubię jej, taka niby to jest, że a marynarka, ale czuję, jakbym ją zakładała, jakbym wyjmowała coś takiego mega, mega starego z szafy, co jest takim, o, na przykład jakbym szła na wesele w sukience z wieczorka, że fajna, ładna, ale taka starodawna i tak niefajnie ze starej. I też taka nie w moim stylu i tak dalej, niby w moim, niby ten, ale nie wiem. Na jesień, Boże, cały czas mylę wiosnę, jesień, zimę, lato. To na lato i wiosnę leci, bo to też jest sztuczny materiał, więc to by był kosmos na teraz. Natomiast jesienią się zastanowię. Bo wiecie, ja na co dzień też nie będę chodzić w marynarkach, nie? Ale coś mi nie gra z tą marynarką. Mega mi się podoba. I mega mi się podoba, jak też ludzie, dziewczyny noszą marynarki. No ale ja nie noszę, nie? Muszę się z tym pogodzić. Więc zobaczymy. I dwie eleganckie sukienki. To jest wiskoza, więc na lato, mimo długiego rękawu i na wiosnę przede wszystkim będą super. Szykują mi się w tym roku też dwa wesela, więc na pewno wskoczę w te. Zostają, bo zawsze coś tam się może wydarzyć. Oczywiście doskonała sukienka zielona, mnóstwo o nią ostatnio było pytań, co film, bo właśnie często teraz w niej chodzę, było dużo pytań, natomiast to jest H&M stary jak świat, z 3-4 lata ma, no więc świat ma trochę więcej. I co? No ona już jest taką szmatą, natomiast no uwielbiam ją. Nie ma w ogóle co. Noszę ją cały rok. Teraz w ogóle jak udało się mi ten patent rajstopy, majtki, rajstopy, majtki, to w ogóle mogłabym z niej nie wychodzić, co pewnie widzicie trochę po filmach, także zostaje. Okej, zapomniałam o dwóch rzeczach. To jest mama ginekolog. Biała bluza i słuchajcie, na początku vlogmasa miałam na nią mega, mega, mega fazę i myślałam, że nigdy z niej nie wyjdę, ale jak już wyszłam, to nie mogłam wejść i nie podoba mi się za bardzo, jak w niej wyglądam. Ona idzie na jesień, tutaj jest taka stara bluza po mojej bratowej, znaczy bluza, taki sweterek, ona też idzie na jesień. Tu mam jeszcze moją koszulę z końca podstawówki, kiedy zmieniałam swój styl. Ona jest z lumpeksu i ona oczywiście zostaje. I przechodzimy do dołów. I słuchajcie, tu są wyjęte już spodnie wiosenne, bo coś w nich robiłam, już je powiesiłam, mówię, a dobra, niech będą, także to jest H&M, cudowna sprawa sprzed wielu lat, uwielbiam w nich chodzić. I tu też jest H&M, to są takie długie dzwony czarne, kupiłam je, jak szukałam rzeczy na Sylwestra, w ogóle moje stylizacje sylwestrowe to jest jakiś żart, nienawidzę po prostu tej sytuacji, którą zastosowałam, czyli kupiłam całą stylizację na Sylwestra i kupiłam jeszcze podwójnie, bo zobaczę co założę, no nie wiem, tragedia jakaś w ogóle, no ale te spodnie no po prostu zostawię i mam nadzieję, że będę je nosić, a jak nie, no to pójdą w świat, ale po prostu minuta ciszy dla mojego pomysłu na Sylwestra.
trzy pary spodni dresowych, beżowych, jeszcze jest jedna, ale ona jest w praniu chyba. No jak widzicie, takie spodnie uwielbiam, świetnie się w nich czuję. No w ogóle bardzo, bardzo, bardzo mi się to podoba. Natomiast, żeby tak nie zniszczyć wszystkiego, to zostawiam sobie na wiosnę... Dobra, na wiosnę jeszcze może zostawię te dwie pary, natomiast na lato te pójdą w odstawkę, a te, które mam trzecie, znoszę sztukę, one pójdą w ogóle na jesień i zimę, bo one są z misiem w środku. Te są Zalando, te z takim melanżem. Są z Honko Store. Tu mam takie eleganckie spodnie, one są odwrócone, natomiast ja je sobie wezmę na jesień. Lewisy, wydawało mi się, że lewisy numer 724 są na mnie za małe, a mega dużo czasu w nich spędziłam na wiosnę i na zimę, więc tak, żeby się nie znudzić, żeby coś mieć nowego, to po prostu na wiosnę i na lato nie będę ich nosić, wrócę do nich na jesień. Te moje spodnie po prostu wytarmuszone z H&M-u, to są najlepsze spodnie, jakie mam w swoim domu, w swojej szafie. Trochę mnie korci, żeby po prostu ich teraz nie nosić, ale na razie je zobaczę, zostawię, zobaczę jak to będzie. I tutaj takie ekstra spodnie z Zary, też sprzed wielu, wielu lat. Zostawiam je, bo ja zimą ich nie nosiłam ze względu na to, że spadały mi rajstopy, ale teraz jak mam, wiecie, tę metodę, no to na pewno na zimę będę je nosić. Następną. Także zostawiam je, ale mam nadzieję, że będę mogła je na lato schować. W ogóle jakby było tak ciepło latem, bo mi się wydaje, chyba że ja żyję w jakimś Miami, że ja sobie żadnych ciepłych rzeczy nie zostawiam. Natomiast przemawia przeze mnie nienawiść do moich ubrań. Po prostu przemawia przeze mnie nuda. Dwie pary obcisłych spodni, ja już mam dość obcisłości. Ja potrzebuję podfruwajek, więc one lecą na jesień. I dwie spódnice, ekscytuję się nimi na maksa. To jest Reserved. Kupiłam ją na jesień i na pewno będę ją nosić również teraz. Ona na pewno nie będzie na lato, bo ja potrzebuję do takiej krótkiej spódnicy rajstop. Nosiłam ją nie za często, ale sporadycznie i ona mega, mega mi się sprawdza. Tu jest spódnica po mojej mamie i ona też właśnie na wiosnę zostaje. I to by było na tyle. Z zimowej szafy zostaje tyle rzeczy, chociaż nadal nie mogę na nie patrzeć i zostają tylko ze względów po prostu rozsądkowych. Natomiast zaraz je po prostu spakuję i za chwilę wyjmuję wiosenną szafę, także w następnym filmie będzie już więcej ekscytacji niż po prostu nienawiści. No i tak to wygląda. Dajcie znać, jak wasza jesień, jak wasza zima i jak wasze nastawienie na wiosnę, bo ja się ekscytuję kosmicznie. Także tymczasem ściskam was serdecznie, pozdrawiam, do zobaczenia. Już bardzo niedługo. Pa!